Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros. Witam was w nowej serii z League of Legends, która będzie się nazywała Droga do Diamentu i będę starał się tam dotrzeć, do Diamentowej Ligi. No i tutaj jak widzimy, już zacząłem sobie rozgrywkę, już wybrałem czempiona. Będzie to seria, jakby to powiedzieć, odcinki będą ukazywały się nie wiadomo kiedy. Oczywiście będę próbował nagrywać wszystkie odcinki, wszystkie rozgrywki, jakie będę nagrywał. Jak widzicie, mam złotą ramkę. Jest to ramka za trzeci sezon. A teraz aktualnie jestem w srebrnej lidze drugiej, w drugiej srebrnej lidze. No i spróbuję się dostać do diamentu, chociaż nie wiem, czy mi się uda, ale będę doskonalił swoje umiejętności i myślę, że jakoś to pójdzie. Udało mi się dotrzeć do Gold 5 w poprzednim sezonie z drobną pomocą znajomego z internetu. No i teraz straciłem tą ligę, ponieważ nie grałem jakieś, powiedzmy na ile, ze 3 miesiące, 4 miesiące takiej przerwy miałem porządnej od League of Legends. I po prostu teraz właśnie postanowiłem, że nagram taką serię Droga do Diamentu. No i zobaczymy, ile uda mi się osiągnąć, czy uda mi się osiągnąć diamont. Czy uda mi się osiągnąć diamentową ligę. Myślę, że chociaż diamentowa Liga 5 by mnie satysfakcjonowała po ramkę, żeby mieć po prostu ładną. No ale zobaczymy, przede mną jeszcze Gold i Platyna, więc to jeszcze wszystko może się wydarzyć tutaj. I nie wiadomo tak naprawdę, czy to wszystko mi się uda, ale trzeba być dobrej myśli. Dobra, gram sobie Zakiem. Zaraz tutaj trzeba... Troszkę sobie podgłoszę to wszystko. Okej, dobra, tu już koleś jakiś Nasus złe runy sobie wziął, no fajnie. Nie ma to jak dobry początek. Standardowo, to co zawsze kupuję. Zakiem fajnie mi się gra w dżungli, ponieważ on ma tą pasywkę. I po prostu można umrzeć i się odrodzić, to jest właśnie dobre. Dobra, od czego by tu zacząć? Kurde, kiedy ja ostatnio grałem? Powiedzmy, że od blue zacznę. A, od blue, czemu nie? Assist me. O, nie ma to jak niski ping. Jak korzystałem z mobilnego internetu, to miałem, kurde, 110 pingu. To w ogóle grać się praktycznie nie dało w to. Co on tu napisał? Jakieś nieznane mi słowa. A, jeszcze jedna rzecz. Prawie o niej zapomniałem. Hotkeys. Okej, okay. Q, normalny cast. W... może być na smartcaście, E na pewno nie i R też może być. No i tutaj quick cast, D i F, dobra, okej. Okay. Fuck me. Klikłem cancel. E, R. Nie. R może być tu. Okej, okay. Dobra. Wszystko jest w porządku. No i zobaczmy, kogo tu mamy przeciwników. Soraka, Caitlyn, Zed. Dobra, nie jest źle. Dobra, blue załatwiony. Okej, dobra. Łatwo poszło. O, lag. No cóż, zdarza się. Wow, na serio? Jakie lagi, ciekawe to. Tylko u mnie, czy u wszystkich? Zobaczmy, może odpowie ktoś. Dobra, tu będzie bezpieczniej. Jak ktoś będzie nadchodził, to go po prostu zobaczę. O, prawie zginąłem. A, wyszedłem z wprawy. Kurde. O, Teemo na topie. Świetnie. Na to właśnie czekałem.
No. Kurde, tyle brakowało. Okej, tu już widzę, Nasus przegrywa. Tak, jak myślałem. Okej, było SS od Malza? Chyba nie było. No cóż. Mhm. Nie wiem, czy iść pod AP. Może lepiej nie będę szedł pod AP, bo to się może raczej źle skończyć dla mnie. 325 butsy. No dobra, poczekam sobie. Okej, i lecimy. Jeżeli macie jakieś rady dla mnie lub jakieś porady, jak grać, jak składać buildy, jak zrobić talenty, jak układać to wszystko, no to bardzo chętnie posłucham. Możecie pisać w komentarzach. Zawsze jakieś rady się przydadzą, w końcu to droga do diamentu, a do diamentu daleko niestety. Trzeba troszkę się napracować. Okej, będę sobie maksował E, bo E to jest dobry skill i myślę, że warto. Dwa. Oh shit! Zginie. Jest! Ale to było piękne. Trochę na farcie, ale... ale się udało. Trochę mu tu farmy ukradnę. O, tam coś się na bocie dzieje. No, może być ciężko z tego co widzę wygrać, ale jeżeli będzie przegrana, to i tak to wrzucę na YouTube, bo po prostu przegrane też uczą i to bardziej niż wygrane. Wtedy można zobaczyć, co się robi źle i jak to poprawić. Co oni tu robią? Okej. Mają tam Warda. Wow. Chyba bot jest ogarnięty. A ja znów mam lagi. Świetnie. Miej na ostradę, płacz, że masz lagi. No cóż. Tutaj raczej już nic nie zdziałam. Pójdę sobie zabić jeszcze tutaj stworka. Czego mogę mieć lagi? Na serio? O tej godzinie? I to jeszcze na stałym łączu? Dobra. Spróbuję wbić ten 6. level, może jakieś lepsze ganki wtedy zrobię. I znów lag. Coś mi się wydaje, że tylko ja mam lagi. Tak to już by pisali na czacie. Byłoby omegy lags, omegy. No, nie ma Wardów na bocie. No cóż. Okej, wydaje się, że jest czysto, ale wrócili się, więc coś tu musi być jednak. O kurde, ale mnie załatwił. Fuck. W sumie mogłem uciekać. Zamiast się z nim bić. No ale dobra, trudno. Okej. Malza Blue, czy tam, czy może nie chce? Fajnie by było, jakby nie chciał. Okej. No, dokładnie.
Kurde, przepuść mnie. Chcę złapać gluta. Dobra, mam pasywkę, ale co mi po pasywce, jak nie mam ulta? Ech. I znów lag. Coś dzisiaj z tymi lagami nie zaciekawie. Ach, ten Fizz. Fuck. Dobry jest. Niestety. Może się uda mu nawalić. A, pięknie. No, tu ktoś może być. Dobrze. Good job, dawaj, dawaj. Ciśnij, ciśnij. O, to było niezłe. Trochę odrabiamy. O, jak ktoś wyzywa do nobów, to się robi coś takiego. Mały Timo. A serio? Myśli, że mnie zdenerwuje, czy co? Nie ze mną te numery. O, jeszcze lepiej. Tak, właśnie tutaj sobie kupiłem Spirit of the Ancient Golem, bo chciałem robić zakaw AP, ale jednak myślę, że pójdę sobie w życie. Widzę, że jednak przeciwnicy są ogarnięci w miarę. Jakby byli nieogarnięci, to robię tak, można powiedzieć, że dużo w AP daje. Mhm. Oh shit. Kurde, uciekła Caitlynka. Fuck. Ale przynajmniej tego w kurde Fizza załatwiłem. To mi się udało, nie powiem. 1013, dobra. To się przyda na pewno. Pod koniec sobie troszkę dam w AP dopiero. Bo z tego co widzę, mamy Nasusa. A jak wiadomo, Nasus to typowy tank, więc na pewno będzie szedł w HP. I z tego co widzę, no tak trochę idzie. No ale dobra. Hopla. Już miałem tu skoczyć, ale w ostatniej chwili zobaczyłem, że zaczęli go bić. Więc mówię, trzeba pomóc.
Okej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, seriously? Musiał skorzyć. Kurde, nienawidzę Fizza. To jest najgorsza, jedna z, znaczy może nie najgorsza, ale jedna z postaci, których nie lubię. Jeszcze ten jego skok, nie możesz go niczym trafić, niczym dotknąć. Jeszcze z tego, co pamiętam, jak Caitlyn użyje na nim ulti, a on sobie skoczy, no to oczywiście ulti go nie dosięgnie. Po prostu się anuluje. Taka upierdliwa postać. Przyda się Magic Resist na niego. Tu coś był. Coś widziałem tam. No, chyba Reda mi ukradł. O, biedny Fizz. Nasus go ściskał. No, tak jak myślałem. Wziął mojego Reda. 1-4 staty. No cóż, nie są może to najlepsze staty. No ale w końcu nie grałem ładnych parę miesięcy, więc... Nie ma się tutaj co dziwić. I damy mu 2 kile. Jemu się bardziej przyda niż mi. Tu. O, fuck, nie tu. I escape. Nie przemyślałem tego. Ale mamy Nasusa, który ładnie ogarnia. Pięknie. Dobry Nasus is good. Like. Może tym razem, co by tutaj na nich teraz składać? AD, AD, taki trochę AP i Fizz AD. O, proszę. Myślałem, że on gra w AP, dlatego kupiłem sobie ten Spirit Visage. Visage? Jak to w ogóle się nazywa? Spirit Visage, jakoś tak, whatever. Dobra. Tak, to będę teraz składał. O, zobaczmy, kto tutaj jeszcze fiduje oprócz mnie. Karma trochę. Jinx, no to już jest w ogóle 1-6. What the fuck. Silence! The fuck! No! O kurde. Ale przynajmniej już lagów nie ma. To jest jakiś plus. Spring. Your team has destroyed a turret.
Krupnik 16. Ładnie ogarnia, muszę przyznać. Ile on tam ma tych staków? O, właśnie. Powiedziałem, że ładnie ogarnia. I zginął. No cóż. Przyjdzie ktoś? Zrobimy draga. Aha. No chcieli zestylować. No właśnie. Musiałem zużyć ulta jeszcze, by załatwili mi Jinx, która nie ogarnia niestety. Będzie całkiem ryzykowne, no i nie udało się. Chciałem Sorakę załatwić. O. Samotny fi... ale się odleczył. Ja pierdziu. No myślę, że dadzą mu radę. Ja im tam za dużo nie pomogę niestety. Z taką ilością życia. No, pięknie. Ło, się wystraszyłem tej Jinx. Myślałem, że tu ktoś inny podchodzi. Już się wyzywają. Fucking noob team, a wy są fit nasu. Shut the fuck. Shut the fuck up, Kate. Get carried by fish. You can suck my. You carried by nasu sand. O, pięknie. Jak już się kłócą, to już jest wielki plus dla nas. Pięknie. Jeszcze się uratował. Ale chyba nie. O, zginął. Dobrze. Musiałem się flashnąć, nie mogłem wytrzymać. Tak nienawidzę tego Fizza, że po prostu, no. No cóż. Jeden flash w te czy w te. Dobra, zostawię jej tą farmę. Bo co ona ma za staty, ta Jinx nasza kochana? 1-6. Nieładnie, nieładnie. Słabiutko. Ale ściskaliśmy. To już jest ich koniec.
Tak, niech się jeszcze powyzywają na koniec. To na pewno im się uda wygrać. Chociaż jeszcze możemy przegrać. Wracamy, wracamy. Co najwyżej ja jeszcze sobie skoczę po Reda. O, którego nie ma niestety. No, już myślałem, że coś się tu zadzieje. Nie ma Blue niestety. Teraz właśnie w tym patchu dodali fajną opcję, że widać jak na potworach jest ten agro. Takie trzy czerwone kreseczki. Przydatne. O nie, nie, nie. O, Portimo. Yeah, ale go trafiłem. Dobra. 3K golda. Fuck yeah. No tu trzeba dalej walczyć. Ja już bym sobie poszedł coś kupić. Dobra. Lecę. Czas na zakupy. I teraz mogę sobie iść troszkę w AP. O, w ten sposób kupimy. Everybody's a crack. Timo. O nie, nie w tę stronę. Cisza, nic tu nie ma. No co ty tutaj? Kto defuje? Nikt nie defuje, na serio? Dobra, spadam stamtąd. Co on kombinuje? O nie, tylko nie to.
Ups, sorry. To było niespodziewane. Ale i tak będzie win. Tak, inhibitor. Dobra, z tego co widzę, to wracamy. Nope. O, flash fail. Kurde, ale się dałem się zrobić. O, ale mamy na susa, więc. No. No i Jinx, która sobie ledwo co radzi w sumie. Jakie ona ma teraz staty? 4-9, no trochę lepiej niż 6-1. Znaczy 1-6, sorry. Składają oni w ogóle coś pod Magic Resist? No, tylko Z coś tam kombinuje. Co by tu złożyć? Nie wiem w sumie. Może nic już nie będę musiał. O, wiem co kupię sobie. Buty sobie kupię. Znaczy ulepszenie do butów. To się na pewno przyda. Bo jeszcze będziemy musieli bronić, więc jednak wcale taki easy win nie będzie. No. Teraz wystarczy w sumie jeden teamfight wygrany i zwycięstwo zagwarantowane. Musimy razem w teamie to zrobić. Dobrze. O. No, uda mi się złapać Caitlyn. Jak ucieka. Oż ty w mordę. Troszkę się z nią pobawimy. Z Platinum 5. Ha, ha. Dobra, niepotrzebnie ulta używałem, ale myślę, że się wkurzyła Caitlyn. I go AFK, bye bye fuckers, report Teemo, forfeit noob Malza. LOL. To jest właśnie podstawowy błąd, przez to wszyscy przegrywają, wyzywają i się nie chcą grać. Chodź do AFK, tu trzeba grać do końca. To jest podstawowa zasada. Ile takich gier miałem, co niby już miała być przegrana, a na koniec przeciwnicy zaczęli feedować i wygrałem to, no więc... O, jak to lubi, to się przyda. Ale życia teraz mam, ja pierdzielę.
4,3K, ładnie. O, Jinx. Dobra, może trochę bota puszczę. W końcu trzeba się dobrać do tego inhibitora. Dobra, myślę, że team sobie jakoś tam poradzi. Ja tutaj zajmę się tą wieżyczką na bocie. O! Nawet bardzo dobrze sobie poradzili. Inhibitora zniszczyli. Dobra, trochę ich postraszyłem. O, mamy problem. Oh shit! Ja pierdziu, ale uciekłem. No, w sumie. Czemu nie? O, idę na barona. Tylko nie wiem, czy ja tutaj coś zdziałam teraz. Bo nic nie widzę. No. Ale trochę ich tutaj zatrzymam, chociaż na sekundę. Warto było chociaż spróbować. Tak, tylko że ja tam nie miałem przy sobie żadnego warda. Nie mogłem postawić. Dwa tysiące, trochę mało. To raczej mi się nie przyda. Myślę, że jak będę grał jeszcze w Silver, Silver 2, Silver 1, to jeszcze będę próbował brać takie postacie typu dżungla, mid, top, coś na solo. Ale w Goldzie myślę, że już będzie lepiej i tam już będę mógł na przykład sobie wziąć supporta po prostu i grać supportem. A supportem całkiem fajnie się gra. Więc lepiej od Golda, bo tutaj w Silver, no to nie wiem, czy tak fajnie będzie. Zawsze botlami. Więc lepiej sobie wziąć tam dżunglę i po prostu sobie podżunglować. Okej, nie mają healera, więc... Więc... Wow! What? Jeszcze nas rozpykali, no nie wierzę. No tak, Zed, quadra kill. No właśnie, nie mamy ADC. No to co Jinx robi, no to raczej nie jest nic dobrego.
No cóż. O nie. No cóż, będzie przegrana niestety. Piętnaście sekund mają. No. To już jest koniec, a było tak pięknie. No cóż. Nie zawsze się wygrywa niestety. Tak więc pierwszy odcinek przegrana, więc mam nadzieję, że się wam podobało mimo wszystko. Jeżeli macie jakieś rady dla mnie lub coś, co robię źle, no to piszcie w komentarzach. Zawsze przyjmuję konstruktywną krytykę, wszelkiego rodzaju wyzwiska i flamy, to niestety komentarze będą usuwane. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejny odcinek z Drogi do Diamentu. Trzymajcie się i cześć!